Cześć, witajcie wszyscy. Jadę coś wam pokazać fajnego. Wyciągnąłem dzisiaj swój wóz terenowy. Między innymi też sprawdzić sobie, jak opony sobie Continentala radzą, ale radzą sobie bardzo zajebiście. Dobra. I powiem wam tak, że jadę coś wam pokazać. Między innymi ten film dedykuję mojemu kumplowi z Nysy, Paweł, tak, o tobie mowa. Bo ty nie wierzysz w takie rzeczy. Więc ja ci pokażę fajny dowód. I oczywiście zbanuję te osoby, które zaraz będą twierdzić, że to był pożar w tym miejscu. Bo pożar nie sięga aż tak wysoko, jak się pali. A w tym miejscu nigdy nie doszło do pożaru. Bo ja byłem dzień później, jak rzekomo to, że rzekomo miał być tam pożar, tam nie było żadnych śladów pożaru. Też drzewa zostały osmolone przez wysoką termikę. Tam nie było pożaru. Będziecie mieli pod opisem tego filmu lokalizację tego miejsca na mapie Google. Jest to miejsce w mojej miejscowości. Ja to kiedyś, bo to było już dosyć dawno temu, w 2015 roku, ja to obleciałem to miejsce detektorem pola elektromagnetycznego i wtedy wartości były maksymalne w tym miejscu, a teraz tego nie zrobię, bo niestety nie mam detektora, bo detektor uległ awarii i się zepsuł. A teraz planuję kupić drugi. Ale zanim to będzie, to chcę, żebyście... Ale bym się, powiem szczerze, wyglebił. Bo ktoś tu, kurde, jakieś kołki podrzucił na drogę. Ale jak zwykle wyszedłem z tego bez szwanku. Fajnie się jedzie. A powiem wam naprawdę, że chcę wam to pokazać, bo ludzie, którzy się zajmują fenomenem UFO, UAP, jakby tego nie nazwać. O, a to nowość. Powiem szczerze, a to nowość. A podjedziemy jak najbliżej. Jesteśmy na miejscu. Powiem szczerze. Nic mu nie będzie, jak se postoi. Jesteśmy na miejscu i zobaczcie, to jest właśnie to miejsce. Zaraz ktoś powie, ale tu był pożar. Gówno prawda. Jeżeli, słuchajcie, bo widzicie, rzekomo, zobaczcie, rzekomo te drzewa są osmolone z tej strony. Ale jest problem, bo te są z tej strony. Więc wiecie, no to co, pożar szedł tak? A zobaczcie, co jest najfajniejsze. Wejdę tu w krzaki obok. Że te drzewa w ogóle już nie są osmolone. W ogóle. One w ogóle nawet nie są osmolone. Nie widać, wejdę tu głębiej. Nie widać po nich w ogóle, żeby tu kiedykolwiek jakiś pożar szalał. Dlatego wam to pokazuję, bo to jest dowód tego, co mówię. Zobaczcie, tu nawet nigdy pożaru nie było. Tutaj, moi mili, doszło do przyziemienia UFO. UAP, UFO, z pojazdu sondy. Prawdopodobnie mogła to być nawet sonda von Neumanna. I najprawdopodobniej ona przyziemiła w tym miejscu. A już wam pokażę dlaczego. Oczywiście trzeba wejść w krzaki, bo już wam tłumaczę, kurwa, nie ma tak krzaki, bo moi kochani, już wam tłumaczę, dajcie mi tylko wejść kawałek. Teraz to tego nie widać, bo już trochę lat minęło,
Ale te drzewa były... O, jeszcze, patrzcie, jeszcze jednak nie są dowody na to. Zobaczcie, przyziemienie nastąpiło w tym miejscu, ponieważ te wszystkie drzewa są połamane w połowie. One są połamane w połowie i to dowodzi mojej teorii, że tu przyziemił obiekt z innego układu gwiezdnego, wyprodukowany prawdopodobnie przez inną cywilizację, bla bla bla. I jakie mam na to dowody? No to są właśnie te dowody, że te drzewa są połamane w połowie. Tu nie było żadnej wichury, orkanu, tajfunu, srody i bla bla bla. Dlaczego? Bo gdyby był tu orkan, wichura, to te wszystkie drzewa zostałyby położone, a położone są tylko te w centrum tutaj tego okręgu. To dowodzi temu, że mówię prawdę. I dziwnie po tym, jak to się zdarzyło, w tym miejscu, gdzie nigdy nie rosły jakieś takie badyle, normalnie zaczęły drzewa rosnąć. Jak głupie, dosłownie zaczęły drzewa rosnąć. Idziemy dalej, bo nie skończyłem do jasnej kurwa cholery. Ja nie jestem byle kim i ludzie, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja nie szukam rozgłosu, ani sławy, ani sensacji, bo leję na takie rzeczy. Zobaczcie. Tu jest naturalna przycinka. Teraz będziecie widzieć lepiej. A dokładnie w tym miejscu przeziemił obiekt, o którym mówię. Zobaczcie, że te drzewa powykrzywiały się w drugą stronę. Te nie zostały nawet naruszone. Gdyby tu była wichura, te na przykład zostało złamane po przyziemieniu tego obiektu. Widzicie? Ludzie, którzy się zajmują tematyką UFO, jak Piotr Cielebiaś z Nieznanego Świata, będą wiedzieli, o co chodzi. Tutaj dokonało się to, o czym mówię. Tu przeziemił obiekt typu UFO. Albo sonda bezzałogowa. Ja to kiedyś sprawdziłem, to miejsce miernikiem promieniowania elektromagnetycznego, to powiem szczerze, powtórzę się, ten miernik wył dosłownie. To było, wartości były maksymalne. Jestem ciekaw, czy jak zakupię nowy miernik i przyjadę w to samo miejsce, czy będzie ten sam odczyt. Zobaczcie, że te drzewa zostały dosłownie w połowie złamane. Te drzewo pierwotnie stało i też było złamane w połowie. Te drzewa poumierały, obumarły z powodu, podejrzewam, że radiacji i dużej termiki. Po to wam chcę pokazać to miejsce. Że zobaczcie, te drzewa nie są nawet osmolone. Idziemy dalej, bo ja nie jestem byle, jak to się mówi, koleo, który kurde się nabierze na taką gadkę, głupią gadkę o pożarze. Te też nie są osmolone. Idziemy dalej. Tu też nie ma żadnego osmolenia. Rzekome osmolenie zaczyna się dokładnie w tym miejscu. I to, co jest najgorsze i najdziwniejsze. Przepraszam, z nosa mi leci, bo ono się zaczyna dziwnie tu. Jak gdyby to był pożar, to by tamte drzewa też zostały spalone. A widzicie, nic się nie stało. Tu żadnego ludzie pożaru nawet nie było. I to rzekomo idzie tu. Poczekajcie, o, jak się chodzi po kijach, to widzicie, zobaczcie, ale tu już nic nie jest. Wiem, że bateria słaba. Tu nic nie ma, widzicie, tu nic nie ma, że był jakiś pożar. Przecież gdyby tu się paliło, to ten dębak, zobaczcie, byłby osmolony, a nawet nic nie ma na nim. Nic nie ma na nim. Tu już nie ma żadnych śladów, że jakiś pożar był. Widzicie? To wam pokazuje, że to jest dowód tego, co ja mówię, że tu doszło do pojawienia się obiektu. Ten też nie jest osmolony. Gdyby tu był pożar, to wszystko by zostało opalone. A zobaczcie, ten dębak nawet nie jest przyjarany ani opieczony. Nic. Tu nic nie ma takiego. A to nie są jakieś stare drzewa, to są młode. Zobaczcie. To jest od wysokiej termiki. Przecież zobaczcie, to drzewko
rośnie tu trochę lat. Nic, zero. Żadnego śladu jakiegokolwiek opalenia. Czyli moja teoria cały czas się potwierdza. Zobaczcie, nic. Nic, po prostu nic. Nie ma śladu nawet opalenia termicznego. Tu te drzewa są zjarane dosłownie. Prawdopodobnie ten obiekt tu wylądował. Jakieś przeprowadzał eksperymenty. Zobaczcie, tu jest dosłownie termicznie zjarane to miejsce. I tu. Ale tu nigdzie nie ma jakiegokolwiek śladu, że coś tu się działo. Zobaczcie, gdyby tu się paliło, to te drzewka też zostałyby spalone czy osmolone. Nic, nie ma w ogóle śladu. Lepiej, pokażę wam więcej. Kolejne drzewko, które nawet nie ma śladu, że zostało opalone. Nic, po prostu nic. Kolejne drzewka. One nie wyrosły w ciągu 5 lat, one już długo tu rosną. Może lepszy dowód, skoro mi nie wierzycie. Proszę, kolejne drzewko. Brak śladów jakiegokolwiek oddziaływania termicznego. Ale na tych drzewach jest. Bo tutaj coś się działo. Pokazałem wam, udowodniłem, że ten obiekt przyziemił. Nie musiał konkretnie lądować tu. Ale wystarczy, że w połowie korony drzew przyziemił. Połamał większość drzew. Osiadł. Załoga zeszła, dajmy na to, że to była żywa załoga. Wykonała testy, wróciła na pokład i fru. Jeżeli to była sonda bezzałogowa, to spuściła drony badawcze, zrobiły co to trzeba i po prostu wróciły na pokład. Tu jest niedaleko miejscowość Regut, trasa 50 szybkiego ruchu. Trasa 50, zaraz obok w Kołbieli przechodzi S17. I zobaczcie, to jest miejsce, w którym obiekt typu UFO przyziemił. Pokazywałem wam dokładnie, macie dowody. Tu jest osmalenie termiczne na wszystkich drzewkach, tutaj nie ma. Momentalnie w tym lesie po tym zdarzeniu zaczęły rosnąć krzaki, dosłownie krzaki. Wcześniej tu takich krzaków nawet nie było. No. To było dla ciekawskich. Nawet utworzę specjalną playlistę na moim kanale UFO i inne dziwy. Bo to powinniście wiedzieć, że takie rzeczy w Celestynowie też się wydarzyły. Już od, powiem tak, od 2009 do 2012 piktogramy w zbożu, różne wzory były odnotowywane. No. Więc ja tylko pokazałem dowód na to, co mówię. Trzymajcie się i pozdrawiam.